Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gramy na gazie. Po mojej prawej stronie Borsuk. A po mojej lewej stronie mój towarzysz w dzisiejszej przygodzie, Larek. I dzisiejszy odcinek poświęcony jest polskiej grze, tak jak wszyscy od dawna chcieli, żebyśmy przedstawili jakieś nasze rodzime produkcje. Dzisiejszy odcinek taki właśnie jest. Oprócz tego, że polskiej, to dosyć kultowej grze i o bardzo dużej renomie pośród graczy. Ona zdobywała tam świetne recenzje, 100% za grafikę, 90% za grywalność, 90% za muzykę w Secret Service, pamiętam. To będzie też taki eksperyment troszkę, czy nam się to uda, czy to będzie ciekawe dla widzów, bo nie jestem tego do końca pewien, czy taki odcinek o takiej grze będzie dla Was ciekawy, bo będzie to gra przygodowo-tekstowa, graficzno-tekstowa o nazwie Barahir. I tutaj muszę się pochwalić, bo mam oryginał. No proszę, proszę. Tak to wygląda. To nie jest... Chociaż nawet nie wiem, czy wznowienie w tej chwili było wydane tej gry między innymi... Przez Retronix. Nie jestem pewien, bo Jurek tam wydawał dosyć sporo tych gier. Nie, to jest oryginał z 93 roku, kupiony tymi własnymi rękami. Na dyskietce. Wersja dyskietkowa, nie kasetowa. Na okładce widzę jakiś wojownik podobny do Konama. No fajnie, wszystko fajnie, bo to będzie gra w mrocznym klimacie fantasy, prawdziwie wyczerpująca przygoda, pełna pułapek i niebezpieczeństw. I zobaczcie, to jest jeszcze wydane tak dosyć porządnie jak na wersję dyskietkową, bo to nie jest to samo co wersja kasetowa, bo w późniejszych latach, żeby obciąć chyba koszty, to po prostu do dyskietki dodawano taką okładkę jak na kasecie. Dokładnie taka sama jak kasetowa wersja, to po prostu przyklejano do dyskietki tyle, a tu nie. Tutaj jest to wydane tak jak powinno być. W środku dopiero jest dyskietka. No i to jest dyskietka 5,14 cala, standardowo taka jakby jest stosowana w Atari. Jakby ktoś pytał. Z drugiej strony, z tyłu okładki mamy historyjkę, która wprowadza nas do gry. Możesz sobie... Tak, wezmę sobie to, bo będę Wam tą historyjkę czytał i będę starał się Wam czytać to, co się dzieje w grze, bo tutaj to będzie chyba potrzebne do tego, żebyście byli zaciekawieni tym, tą naszą rozgrywką, bo inaczej, jeżeli byśmy nie czytali tego, co się dzieje, lub tylko bym przeskakiwał pomiędzy ekranami, pomiędzy komnatami, to... Czy może być też tak, że widzowie będą sobie czytać z ekranu, ale no Ty będziesz decydował o tym, w którym momencie co robić. Co zrobię, tak. Więc mogą nie zdążyć przeczytać, może tak. No, zobaczymy, to będzie taki eksperyment, czy nam to wyjdzie, czy nie, a Wy dacie wyraz w komentarzach, czy w przyszłości chcecie jeszcze widzieć takie gry przygodowo-tekstowe lub tekstowe polskie w naszym programie, bo jest tego trochę, na przykład sam Avalon, bo ta gra została wydana przez laboratorium komputerowe Avalon w 93 roku i oni wydali na przykład taką fajną grę jak Sex Misja pod kryptonimem AD2044, którą chcemy Wam pokazać, bo tam jest pełno fajnych kobiecych części ciała. Ale oprócz AD2044 wydało też inne hity. Tak, zdecydowanie. I to poszło z grubej rury, bo pierwszą grą, jaką wydali, to było słynne Robbo. No, a potem oczywiście Misja, Fred. Dokładnie, Hans Kloss zaatakowali grubo, nie brali żadnych jeńców i pozamiatali rynkiem gier atarowskich. Wtedy trzeba przyznać, że tacy pionierzy, bo polska firma nagle dostarcza produkty o jakości równej lub wyższej zachodnim produkcjom. I no, później zdarzały im się tam gorsze gry w historii, ale nie powiem, że ja byłem pod dużym wrażeniem. I chyba najlepsza polska firma, tak z perspektywy czasu, obok ASF. No, Mirage jeszcze też nas zaszczycił swoimi wydawnictwami. Myślę też, że tam parę było takich tytułów całkiem niezłych. Znaczele chyba z Mózg Procesorem, który był wydany też przez Mirage w wersji takiej oficjalnej dyskietkowej. Za Barahirem stoi dwójka programistów. Nie wiem, który tam był główny, który tam był pomocniczy. Michał Luberda, który stworzył oprócz Barahira takie komnatówki dosyć ciekawe jak Alchemia i Agonia, a oprócz tego jedną mniej ciekawą jak Kernał, a pomagał mu Daniel Szymczuk, chyba było. Daniel Szymczuk był głównym programistą, przepraszamy pana Daniela, który stworzył także razem chyba z Michałem Alchemię i Agonię, a dodatkowo stworzył taką grę jak Darkness Hour, gdzie ona jest wzorowana na amigowym, komodorowskim Stormlordzie. Troszkę.
Może kiedyś ją pokażemy, zobaczymy, może pokażemy Alchemię, może Agonię w przyszłości, tylko trzeba je opanować, ten rozkład komnat, wiecie, to nie jest tak hop-siup. Co do Barahira, to ja powiem też, że wczoraj trenowałem dosyć namiętnie i chyba mi za 3 godziny zeszło, gdyż gra zawiera takie pułapki, ja to nazywam pułapkami z dupy, że jesteśmy w jakiejś komnacie i wybierzemy źle drogę i od razu podłoga się zapada i umieramy. Ja takich rzeczy nie lubię w grach przygodowo-tekstowych, bo no, powinno być jakieś ostrzeżenie, wiesz, przed tym ostatecznym krokiem, a tu po pół godziny grasz i nagle umierasz. No, ale nieważne. Dobrze, słuchajcie, ja wam teraz może tak przeczytam to wprowadzenie, gdyż no, gra ma według mnie taką, no, czy to jest wada, czy to był zabieg celowy, nie jestem pewien, bo ona jest tak umiejscowiona w trakcie jakiejś historii, bez wstępu. Nie ma wprowadzenia tła fabularnego, które by wprowadzało gracza do tej rozgrywki. Po prostu nie wiemy, kim jest ten Barahir, kogo on tam idzie uratować, wiesz, jak włączysz grę, to nie jest opisane i musimy się posiłkować tą historyjką, która jest taka no, dosyć sztampowa. To ja może uruchomię grę, tak. Będzie obrazek jakiś tam tytułowy. No i świetna muzyka, uruchamiaj. Teraz przez chwilę, przez parę minut pokażesz tutaj naszym widzom wprowadzenie. O, świetna strona tytułowa, patrzcie. Daniel Szymczuk 93, więc miałeś rację, on był głównym programistą, a grupa nazywała się Lorien. Piękna strona tytułowa, bardzo klimatyczna. I co? I podczas tej strony tytułowej tutaj zaprezentujemy wstęp tak. Z okładki. A może daj jeszcze fajer, żebyśmy tej muzyczki posłuchali. Czy już leci? Tak, ona jest. Leci. Tylko to jest ta muzyka tytułowa. Bo nie wiem, czy po uruchomieniu gry tam jest jakaś inna, czy już nie. Dawaj tą drugą, jeżeli są dwie. Nie pamiętam, bo mamy wyciszone. Wiecie, mamy wyciszone, a ja wczoraj grałem, nie miałem tej strony tytułowej, gdyż w wersji kasetowej, tej wersji, którą ja miałem, tej strony tytułowej nie było, wiesz? Ja ją widzę no i któryś tam raz, bo ja ją widziałem w Secret Service i tu jest ten czarodziej, którego mamy uwolnić z tą książką, że jakąś Daeron się nazywa, a tam chyba strażnicy, którzy go przetrzymują w tej mrocznej wieży. No dobra, to... Spacja. Start. O. I teraz... W oryginale by się doczytywała ta gra. Także chwilkę musimy poczekać, dekompresja. To w tej chwili dla wszystkich widzów wprowadzenie, które jest opisane na okładce. Damy wam chwilkę na przeczytanie tego. Jesteśmy już zapoznani z historią wstępem. Wprowadzającą, tak, z tłem fabularnym, bo ono jest ważne tutaj w tej grze, bo tak jak mówię, gra jest jego pozbawiona, a tutaj trzeba wiedzieć, kim idziemy Barahirem uwolnić Daerona, czarownika zamkniętego w wieży przez Askara złego i jego żołnierzy. Muzyczka świetna, kapitalna, nastrojowa, jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych w grach na Atari, można ją nucić. Pasuje idealnie do rozgrywki, do klimatu gry, nie przeszkadza w tej rozgrywce, co jest ważne. Ma jedną wadę ta muzyczka, praktycznie jest bez wad, ale ma jedną, jest po prostu muzyczką z Commodore 64, z gry HeroQuest i napisana została przez Barego Leitcha, który robił muzykę do Space Crusade, kosmicznej krucjaty, do Xenophob, no i do Silkworma chyba bodajże jeszcze robił. Więc świetna ścieżka dźwiękowa, ale nie jest ona dziełem, znaczy jest dziełem twórcy, bo musieli ją skonwertować i chwała im za to jest pierwszorzędna. Tylko szkoda, że niestety nie jest oryginalnie przez nich napisana. No dobrze. Ja przekazuję ci tu pałeczkę. Dziękuję. Czarodziejską. Czyli może to jest wojownik, wiesz, miecz, konarem będzie walczył, więc... ale coś tu mi nie działa. Jak mam włączyć sobie analoga? Coś podobnego, no to teraz tak.
Jest. Słuchajcie, może ja wytłumaczę Wam, co widzimy na ekranie. Na ekranie mamy u góry ekran graficzny, który pokazuje nam miejscówkę, w której się znajdujemy, lokację. Poniżej mamy tekst, który będzie dla nas ważny, a poniżej mamy panel sterowania. Zaczniemy od prawej strony. Strzałka na dół to jest pozbycie się przedmiotu z ekwipunku. Strzałka do góry podniesienie przedmiotu, który leży w danej lokacji. Tu mamy wykaz naszego ekwipunku, możemy nacisnąć. Nie niesiesz żadnego przedmiotu, naciśnij fire. Po lewej mamy tutaj w tym miejscu, gdzie teraz widzicie strzałkę, róże wiatrów. Naciśniemy fire, przechodzimy na róże wiatrów. O, widzicie w prawym górnym rogu. I możemy w tym momencie się przemieszczać pomiędzy dostępnymi lokacjami, tylko do góry. Ja na razie nigdzie nie idę, to naciskam tutaj w tym miejscu na środku. Tu mamy używanie przedmiotów, rączka z młotkiem. Tu mamy badanie przedmiotów, tu mamy rozmowę, a tu mamy włączenie muzyki lub efektów dźwiękowych. Czyli... A, no, patrz, ty masz tutaj dwie ścieżki dźwiękowe. Ja w wersji kasetowej nie miałem dwóch ścieżek dźwiękowych, więc ciekawa, jaka jest druga. Nie słyszałem jej, ale będziemy grać przy pierwszej. Czy da się wrócić? Czy on jest naładowany? Jest, ok. Track 1. O, efekty dźwiękowe i ścieżka pierwsza. Dobra. Gra jest połączeniem gry graficzno-tekstowej, przygodówki tekstowej, troszkę elementów RPG, bo nasza postać... Patrz, wyłącza się. Czy grać na tym, na analogu? Zobacz. To co? Z jakiego powodu? Nie wiem. To się wyjdzie ten kawałek, to przechodzi. Daj swojego. Musimy naładowany. Tylko sparować. Nie naładowany? Tamten. Tamten. A wetniesz to tutaj. Rozładował nam się pad. Dobrze, podmieniliśmy nasz oręż na czarnego pada, gdyż biały się rozładował. Na czym ja skończyłem? Że tutaj jest połączeniem przygodówki tekstowej z troszkę elementami RPG, gdyż patrzcie, tutaj są takie współczynniki, tylko jeden współczynnik, czyli twoja energia. 99. Ona nam spada w trakcie walki ze strażnikami, w zależności od tego, jakim orężem dysponujemy. Dobrze, nie przedłużając. Znajdujesz się na skraju lasu, między drzewami widać posępne zabczysko. Ścieżka prowadzi w kierunku jego bramy, widzisz konar. No, możemy zbadać konar. Proszę bardzo, badamy konar. Sękaty i twardy. Czy to na pewno jest konar? Ale, możesz go jeszcze raz zbadać. Jeszcze raz? Tak. Sękaty i twardy. A czemu nie ma E? O, zobacz, nie zauważyłem tego wczoraj. Ci jest, zbadać jest. Są nie... polskie znaki, ale to... No dobra, a zobacz, w głównej treści, jak tam w słowie między, jest. No po prostu literówka, nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. No to co, ja proponuję podnieść konar, bo to będzie nasze podstawowe, nasz pierwszy oręż, taki dosyć skromny. I teraz mamy w ekwipunku konar. Śmieszne jest to, że możemy go, co chcesz użyć, konar, a tu na sobie. Ja tam jeszcze jeden błąd zauważyłem. Kurde, nie mogę patrzeć. Nie patrz, nie patrzę. Nie bądź aptekarzem. Nie bądź aptekarzem, to jest gra fantasy, to wiesz. Oczywiście, tam, tak. Oni w tym momencie nie używali wszędzie to są takie starsze czasy, nie? Dobra, i słuchajcie, dobra, jesteśmy przed tym zamkiem, idziemy do tego zamku. Pyk, do twierdzy, gdzie jest przetrzymywany nasz przyjaciel czarnoksiężnik. Stoisz u masywnych, wysokich murów twierdzy. Przed tobą okuta żelazem brama, a nieopodal leży olbrzymi głaz. Za twoimi plecami spokojnie szumi las. No i co my tu możemy zrobić? No to zbadamy sobie ten głaz, słuchajcie. O, tu jest taka opcja, patrzcie, naciskam. Najpierw mogę badać przedmioty w ekwipunku, ale jak dam w prawo, to mogę badać przedmioty, które tutaj
leży, które są na tej planszy. Tu jest kołatka i brama, więc badamy kołatkę. Ciężka, bogato zdobiona. Badamy bramę. Jest zamknięta od wewnątrz. No, na razie dupa blada, ale patrzymy na róże wiatrów. Pojawił się kierunek w lewo dostępny. Góra jest zablokowana, brama jest zamknięta, ale możemy iść w lewo do tego głazu, co leży nieopodal, więc idziemy do tego głazu. OK. Głaz może stanowić doskonałą kryjówkę. Widać stąd dokładnie całą bramę. Za murami warowni rozciąga się wspaniały krajobraz. No to badamy ten głazik. O, jest. Widzisz? Pyk. Za głazem znalazłeś kamyki. Zobacz. A, kamyki są. Zobaczymy, co to za kamyki. Nic ciekawego. Ale weźmiemy je na wszelki wypadek, bo to może być podpucha. Kamyczki bierzemy do ekwipunku. I teraz w ekwipunku mam już konar i kamyki. A jest jakieś ograniczenie w ilości? Jest chyba 6 przedmiotów, nie pamiętam ile, ale wtedy dostaniemy komunikat, że ekwipunek pełny, nie możesz tego wziąć, przepraszam. Dobra, mamy już kamyki, wracamy w miejsce przed bramę, czyli w prawo. Mimo że obrazek się nie zmienia, to jednak tekst pokazuje nam, że teraz dopiero stoimy przed bramą. No i co? Słuchajcie, tutaj opcje były dwie do przejścia. Zaprezentuję tą krótszą, gdyż była opcja, że wrzucamy kamyki pod bramę, bo jak tutaj zapukamy, nic się nie dzieje. Wtedy wychodzi strażnik, możemy się schować za kamień i popatrzeć, co on robi. 3 razy puka kołatką, wtedy go wpuszczają. Ale ja to rozwiążę w trochę sposób bardziej siłowy, więc wrzucę te kamyki, czyli używam kamyków. Przepraszam, o, kamyki. Kamień rzucony pod bramę wywołał zaniepokojenie czuwających wewnątrz. Szczeknęły wrota i ujrzałeś sylwetkę strażnika. Wysunął się przed wejście i zaczął się badawczo rozglądać. I tu mamy tą opcję właśnie, że możemy z nim porozmawiać, czekać, dać mu coś lub walczyć. To jest całkiem fajne. Co tu się dzieje? No zobaczcie, ale tu nie będziemy się z nim cackać, konarem go poubije. Konarem go poubije, ale ostatnia decyzja. Tu jest ostrzeżenie zawsze, to jest fajne. No ale walczymy, mamy konar. Rzuciłeś się z pasją na przeciwnika. Naciśnij fire. Jebudu! Bogowie ci sprzyjają i zwyciężyłeś walkę. No ale popatrzcie, martwemu strażnikowi wypadł z ręki miecz. Świetnie. Ale sprawdźmy energię. 49. Czyli straciliśmy troszkę w walce. No ale jak widzisz, miecz. Leży miecz. Teraz pojawił się tam komunikat tekstowy, że miecz leży. Więc zbadajmy ten miecz. Nic ciekawego. No jak miecz może być nieciekawy? No panowie. Bierzemy miecz. W ekwipunku mamy. Ja już nie będę tego ekwipunku tak pokazywał. Mamy konar, kamyki, miecz. Dobra. Okej. Okay. No to skoro wiemy, ja już wiem, bo grałem wczoraj i obserwowałem spod kamyka, że mam 3 razy zastukać, więc używam 3-krotnie kołatki. Rozległ się głuchy stukot, nic się nie dzieje. Drugi raz. Kołatka, to samo. 3 raz, kołatka. Udało się, brama się otwiera. No dobra, to był taki tajny sygnał. Mamy róże wiatru do góry, wchodzimy, pyk. Idziemy przed siebie, jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu łączącym wejście z dziedzińcem. Nad twoją głową wisi kamienne sklepienie, mimo półmroku po obu stronach wyraźnie widać drzwi. No to popatrzmy, co to za drzwi. Bukowe drzwi, zamknięte na klucz. Dębowe drzwi, też zamknięte, ale te nie na klucz. Więc może spróbujemy użyć tych dębowych drzwi. Albo obydwa. O, lepiej użyj klucza do bukowych. No to nie. No to dębowe otwieramy. Otworzone. Pojawiła się droga w prawo. Ja na razie tam nie pójdę, bo nie chcę, żeby ten odcinek był jak najdłuższy. Więc najpierw pójdę do przodu, żeby tak trochę skrócić, bo wczoraj grałem, przechodziłem, 3 godziny grałem w tą grę, zabiło mnie parę razy. Chcę wam pokazać tak, żeby miało to w miarę sens, ale żeby też nie było najdłuższą możliwą rozgrywką. Więc idę najpierw sobie do przodu, przed siebie. Sprawdź, czy dyskietka znajduje się w stacji dysków. Będzie się dogrywać? Jest. Jesteś na opustoszałym dziedzińcu tego zagadkowego zamczyska. Widzisz kolejną olbrzymią bramę, tym razem prowadzącą w głąb warowni. Z jednej strony widać wejście do jakiegoś pomieszczenia, widzisz drabinę. Drabinka może się przydać. Oczywiście sprawdzę, że jak będę badał, że znowu nic ciekawego, więc ją wezmę. Wziąłem drabinę, ona zniknęła. Co tu mogę zbadać w tym pomieszczeniu? Potężną drabinę nieść w torbie, to jest...
Już w tamtych czasach już znali to rozkładane, nie? Mogę tu zbadać bramę. Ona jest zamknięta, nigdzie nie widać nawet dziurki od klucza. No to tu na razie nie przejdę do przodu, ale w prawo jeszcze jest możliwość pójścia. Ty mi tam mapuj w głowie tą grę, że tam zostawiłem dwójkę drzwi. Idę w prawo. Pomieszczenie to jest niezbyt obszerne, ale być może znajdziesz tu coś przydatnego. W kącie leży duża skrzynia, a przy ścianie stoi kredens. Więc zbadajmy sobie może najpierw kredens. Kredens zamknięty. No to używamy go, żeby go otworzyć. Kredens. W kredensie znalazłeś chleb. Wyjąłeś go delikatnie. Widzisz chleb. No to sprawdźmy ten chleb. A, pożywny. No to bierzemy go. To rozumiem, że energii ci trochę. Tak, trochę. Ale już teraz trzeba go zjeść. Trzeba go zjeść. To jest fajne, że trzeba go zjeść. O, używam przedmiotu z ekwipunku. Chleb bardzo smaczny. I patrzcie, miałem 49, jest 79 energii. Dobra, ale tu jeszcze była skrzynka. Użyjemy tej skrzynki. Zamknięta na klucz. No to dupa zbita, bo ja nie mam żadnego klucza ani do skrzynki, ani do drzwi tamtych, czyli dwa klucze mi są potrzebne. Tu już więcej nic nie zrobię, to wracam się. W lewo. Do tyłu, tam gdzie otwarłem te jedne drzwi, pamiętacie? Doczytuję się. I do tych otwartych drzwi jednych mogę wejść w prawo teraz. Wchodzimy. Wszedłeś do pomieszczenia strażników. Drzwi, którymi wszedłeś, są jedynym wyjściem. Na środku stoi stół, w ścianie jest wbudowana jakaś dźwignia. Tak, tu animacja się jakaś włączyła. Że mogę rozmawiać. Widzisz, ja tego nie zauważyłem wczoraj, bo tu jest strażnik w tym miejscu, a ja nie zauważyłem tej animacji i chodziłem, o co tu chodzi. Wiesz, bo tu powinna być jeszcze według mnie informacja tekstowa, że Kogoś tam widzisz, jeszcze jednego strażnika. Dobrze, na razie może też troszkę dziwne, ja sobie zacznę wszystko badać, a on mi nic nie zrobi, ale dobra, niech tak będzie, to jest gra tylko 8-bitowa. Więc zbadajmy stół. Znalazłeś szufladę. No to co? Otwieramy tą szufladę. Krzesiwo. No to bierzemy, nie? Pewnie się przyda. Okej, wziąłem. Oprócz tego, co tu było, dźwignia. No to ją uruchamiamy. Słyszysz szczęk zamykanej bramy. Okej. No i ja tu się włóczyłem bez celu, no bo tu jest strażnik, dopiero się... O! Widzisz strażnika, wbił w ciebie swój wzrok. No patrz, zdążyłem opierniczyć... Coś innego wbił. opierniczyć pół pomieszczenia, a on dopiero się zorientował. Ale ja mam miecz teraz już, bo wziąłem go wcześniej od tamtego zabitego, więc nie ma się co certolić. Walcz. Walczyć. Rzuciłeś się z pasją na przeciwnika. A, gin, ścierwo. Bogowie ci sprzyjają i zwyciężyłeś walkę. Okej. Przeszukałeś zwłoki i znalazłeś klucz. No zoba. No to jak znalazłem klucz, zobaczmy jaki to klucz. Taki specyficzny, zwykły, metalowy. Bieremy. Przyda się. Okej. No i patrzmy. Walka z mieczem jest dosyć fajna, gdyż energia mi nie spadła. Ale musiałbym go zdobyć. Zdobyłem go poprzez zabicie pierwszego strażnika. Jakbym pierwszego na przykład nie zabił lub nie wszedłbym w posiadanie miecza, to później musiałbym innymi broniami walczyć, a miecz wydaje mi się chyba już optymalną bronią, bo zabija praktycznie wszystkich. A nożem na przykład jak walczysz później, to energia ci ubywa, wiesz o co chodzi. Więc tutaj są te zależności takie, czym masz lepszą broń, tym walczysz bez straty energii, a czym gorszą bronią, konarem, to by mi znowu zabrało 30, wiesz o co chodzi. Dobra, wycofujemy się stąd, mamy jeden kluczyk. Sprawdźmy, czy ten klucz jest tutaj do tych drzwi, co tutaj zostawiliśmy. Czyli używamy klucza. Tu były te bokowe drzwi. Zamek cichutko szczęknął otwarte. Dobra, otwarło się w lewo. Idziemy w lewo. Stoisz w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu. Ciekawe, czy tak będzie prezentować się reszta budowli. Do ściany przymocowana jest pochodnia. No, badamy pochodnie. Przydałoby się krzesiwo. Mamy. Używamy krzesiwa. Zapaliłeś pochodnie. Wysoko u góry widać jakiś otwór. No i trzeba byłoby wejść po drabinie, nie? Mamy drabinkę. No i ja tutaj się męczyłem, robiłem użyj drabiny. Nie zrobisz ty nic ciekawego. Wiesz, co trzeba zrobić?
trzeba ją wyciągnąć z ekwipunku i postawić. Takie, no niby logiczne, ale z drugiej strony nieintuicyjne. Wyciągam drabinę, kładę ją. Bo w sumie klucza też nie trzeba było wyciągać z ekwipunku, nie, żeby go użyć, a tutaj drabinę trzeba. Tak. I wtedy pojawiła nam się możliwość wejścia na górę. Widzicie, podświetliła się góra, bo tu jeszcze oprócz kierunków do przodu, do tyłu, lewo, prawo mamy góra, dół. Więc wchodzimy na górę. O. Okej. Dostałeś się do małego pokoiku, wszędzie jest mnóstwo pajęczyn, czyżby nikt tutaj nie zaglądał, w ścianie znajduje się kolejna dźwignia, widzisz, nóż, złoty kluczyk. No to bierzemy wszystko. Złoty kluczyk na pewno nam się przyda, nóż średnio, nie masz wolnego miejsca. Drabina mi się już nie przyda i krzesiwo też nie, zostawiamy te przedmioty, które użyliśmy, to taka główna zasada tej gry, jaką odkryłem. Czyli, a nie, drabina tam została. No to bierzemy sobie... nóż jeszcze. Pyk. Okej. Okay. Coś tu mamy oprócz tego? A, dźwignia jeszcze jest. Powiem wam szczerze, ta dźwignia jest do bramy, która jest tam z przodu. Byliśmy przed nią, nie mogliśmy jej otworzyć, nie było nawet widocznej dziurki. Więc używamy tą dźwignię. Przesunąłeś dźwignię. Okej. Okay. No i schodzimy stąd. Drabinę zostawiamy tutaj. Nie jest nam potrzebna. Mamy złoty kluczyk. Idziemy do przodu, tam pod tą bramę moglibyśmy tu już wejść, ale jeszcze po prawej stronie chyba jest skrzynia, nie? A gdzie ona jest? O, jest, jest skrzynia. Pamiętacie? Skrzynka, patrzcie, skrzynka, tak, zamknięta, ciekawe co zawiera. Pyk, pyk, złotym kluczykiem ją otwieramy. Idealnie pasował do zamka. Znajdujemy szklaną kulę. No to bierzemy. Nie masz wolnego miejsca. No to fru, wyrzucamy złoty kluczyk. W sumie klucz też możemy, bo użyliśmy go na drzwiach. I bierzemy szklaną kulę. Szklana kula, chodź tu. Mamy to. Wychodzimy. I teraz ta brama jest otwarta za pomocą tamtej dźwigni, którą na strychu żeśmy przełączyli. Idziemy tutaj. Okej. Okay. Znalazłeś się wewnątrz zamczyska, widzisz trzy wyjścia. Jedno prowadzi do piwnicy, schodami możesz wejść na górę, obok widzisz drzwi do komnaty. Widzisz medalion. Medalion, niby jak sprawdzimy, to nic ciekawego, ale weźmiemy. Zejdziemy sobie na dół najpierw do piwnicy. Do piwnicy, tak jest. Wszedłeś do wilgotnej piwnicy, czujesz, jak lodowate powietrze przenika twoje kości. Przy kamiennej ścianie stoją regały, widzisz wodę, mięso. Proszę bardzo. Woda, nic w niej nie pływa, a użyjemy wody. Orzeźwiła cię. Energia 99. No, czyli jesteśmy na full. Mięso mogłoby się nam przydać, ale nie mamy wolnego miejsca. Co byśmy zostawili? Kamyki, myślę, nie będą potrzebne już. To biorę mięsiwo. Okej, idziemy na górę. Z powrotem, z piwnicy do tej komnaty, w której byliśmy i mamy drogę w prawo i jeszcze do góry. Więc zobaczymy najpierw, co jest w prawo. Dyskietka się doczytuje. Stoisz w obszernej sali. Pod ścianą znajduje się duży, bogato zdobiony fotel, podobnie jak w pomieszczeniu obok. Widzisz schody prowadzące w górę. Możemy zbadać fotel. Zbadajmy go. Jest wykonany z kamienia. Na razie go nie używam. Zobaczmy, co jest na górze. Stoisz przy drzwiach wiodących do sypialni. Widok rozmaicają znajome schody prowadzące tym razem na dół. Zaskakujące zjawisko. No, normalne, rzekłbym. Różdżka. No przydałaby się ta różdżka, nie powiem. Co ja tutaj mam? Coś będę musiał wyrzucić, może konar wyrzucę. Wezmę różdżkę. Okej. Okay. Czy ja tu mogę iść dalej? Sprawdźmy. Tu już coś jest mortka, czyli ktoś tutaj by mnie blokował, ale... Czekajcie, ja wiem, o co chodzi. Wrócę się na dół najpierw. Niech się doczyta. Jesteśmy w tej komnacie. Zobaczmy, co tu jest na górze. Tak z ciekawości. Stoisz na piętrze, w dolnej części wieży. Kręte schody prowadzą na dół. Obok widzisz drzwi wiodące do komnaty. Widzisz głowę dzika. Zbadamy głowę dzika. Zwykłe trofeum myśliwskie. No, weźmiemy je. Nie mam wolnego miejsca, zaś cholera.
Mięso na razie zostawimy. Biorę głowę dzika. Patrz, pod głową była ukryta dźwignia. Przełączamy tą dźwignię. Ja wam powiem, co tutaj... Nie, droga nie, tylko przełączanie. Ta dźwignia służy nam do tego, żeby fotel bodajże zrobił się tutaj jednym przejściem. Więc używamy tej dźwigni, odblokowałeś dźwignię. I tu jeszcze możemy iść w lewo. Ale jest też mordka, że ktoś jest. Droga ta prowadzi do komnaty. Dobra, strażnik cię nie przepuści. No to pogadajmy z nim. Rozmawiać nie będę, ja mu coś dam. Ten medalion, który niby nic nie był warty. Droga wolna. Przepuszczam ją. No, przekupny strażnik, nic nowego. Widzisz i małe, ciemne pomieszczenie umiejscowione w górnej części wieży. Jedynym wyjściem są drzwi przed sobą. Widzisz kryształową czaszkę. Zbadajmy czaszkę. Bardzo duża, stoi w centralnej części komnaty. No na razie z nią... czy coś z nią zrobimy? Na razie może moglibyśmy chyba na niej użyć różdżki. Chociaż sprawdźmy to. Pod dotknięciem różdżki kryształowa czaszka rozsypała się gwałtownie. Pomiędzy okruchami leży kluczyk. No to weźmiemy go. Możemy zbadać okruchy, nic ciekawego. Kluczyk. Kluczyk, jakich wiele. Ale przyda się. Każdy klucz się przyda. Bierzemy. Patrzmy, co mamy. Miecz, nóżka, na kula, różdżka, głowa dzika, kluczyk. Głowa dzika nam nie będzie potrzebna. Ją tutaj zostawię. Aj, nie kluczyk. Chodź tu, pomyłka, przepraszam. Kluczyk jeszcze raz do ekwipunku. Hops. Głowa dzika z powrotem, bo to tylko... Była podpierdółka, która nam blokowała wcześniejszy przedmiot. Dobra. Schodzimy na dół. I idziemy do fotela. To było chyba tu, dobrze mówię. Pamiętasz? Nie, tak, już się pogubiłeś. Nie. Jesteśmy przy fotelu, więc sprawdźmy, czy mamy jeden przedmiot, który będzie mi tam potrzebny. Szklana kula jest ok, więc siadamy na fotelu. Używamy fotela. Usiadłeś na nim wygodnie. Ściana, przy której znajduje się fotel, obróciła się nagle wraz z tobą. Jesteś w sekretnym pomieszczeniu. Wszystko emanuje dziwną poświatą. Na środku stoi kamienny postument, przy ścianie stoi znajomy fotel. No, tutaj byśmy nie weszli, gdyby ta dźwignia tam nie była przyłączona wcześniej. Więc postument zbadajmy. Patrz, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się, wszystko nagrywa. Jest wykonany z kamienia, na jego ścianach są wypisane runiczne znaki. No to w takim razie używamy szklanej kuli. Wszystko zaczęło delikatnie wibrować. Kula zamigotała, poczułeś przepływ zadziwiającej energii. Dobra, nie wiem, czy to jest ważne. Robiłem tak zawsze, więc nie ma stąd żadnego wyjścia. No, ale używamy jeszcze raz fotela. Spodobało ci się? Tak jest, bardzo. No, jesteśmy z powrotem. W tych lokacjach mamy już wszystko, co nam potrzebne. Aktywowaliśmy kulę. Sprawdźmy ekwipunek. Mamy różdżkę, kluczyk, którego nie używaliśmy jeszcze. Nie, czekaj, jeszcze było wejście do sypialni, nie? Ono było tu, na górze, nad fotelem. Nie wiem, czy nadążacie za mną, chcę to przyspieszyć troszkę. Jest wejście na górę, widzisz? Byliśmy tu przez chwilkę. Stoisz przy drzwiach, tak, do sypialni. No, i co? Jest rozmowa ze strażnikiem. Pyk. Energia, widzisz kolejnego strażnika tego zamku. No to walczymy z nim, no walka. Walczyć. Rzuciłeś się z pasją. Zwyciężyłeś. Sprawdźmy energię. O! Patrz, spadło mi troszeczkę. Troszeczkę mi spadło, a wczoraj mi nie spadało. Od czego to może być zależne? Tak z ciekawości sobie sprawdzę. Miecz, albo miałem konar jeszcze ze sobą cały czas, wiesz? Miałem konar i miecz i nóż. To może on sumuje te bronie. A gdzie zostawiłem konar, pamiętasz? No, gdzieś się go pozbyłeś, ale to gdzie to...
Ha! Nie mam tego pojęcia. A jest potrzebny? No, wiesz. A spróbujemy bez, nie będę już go szukał. No właśnie, a może jest potrzebny, może trzeba mieć wszystkie bronie, wiesz, ze sobą i... No to poszukamy go jednak, żeby nie było tak, że wiesz... że dojdziemy daleko, a tam nas zabije strażnik, bo nie mamy konara, nie? Kamyki. Góra, powrót, na szybko szukamy. Tutaj nie ma nic, w prawo byliśmy, do tyłu. Prawo, gdzie ten konar zostawiłem? Klucz, złoty kluczyk, tu nie. Tu nie, tu. Dźwignia, tu nie. O, lera, gdzie ja go zostawiłem? Dlaczego znajdę? Za daleko się cofnąłeś. Drabina, myśli, że go... Krzesiwo. A ja go nie wrzuciłem gdzieś na początku? Nie, długo to miałeś, tak mi się wydaje. Tu już zamknę, tak mówisz, dobra, idziemy bez. Może nie przejdziemy. Tu go nie było. Klucz, złoty kluczyk. Albo w piwnicy na dole. Kamyki. A na górze tu? Mięso. O, mięso mógłbym zjeść w sumie, wiesz? Tak jest. Tak zrobimy. Podniesiemy mięso. I zjemy je. Smakowało podle. Ło! Ale jest. 99 energia. Do komnaty. Widzisz, małe ciemne okruchy szkła, głowa dzika. Dobra, idziemy bez konara. Ale patrz, tutaj dalej jest coś, że mogę rozmawiać. No, pogadaj sobie. No, on już mnie przepuścił, ja mu dałem chyba talizman, nie? Z tego, co pamiętam. Jeżeli to ten. No, tak. Ja mu dawałem talizman, więc tutaj to z głowy. Idziemy na górę. A jakbyś znowu się przez tym fotelem przemieścił tej komnaty, tam nie zostawiłeś przypadkiem? A, właśnie. Tu jest konar. A czego my szukamy? Konara, no. No to tu jest. Czemu drzwi do sypialni są zamknięte? Powiedz mi. Aha, bo kluczyka trzeba użyć. Tak jest. Już sam się pogubiłem przez to wszystko, wiesz? Jest kluczyk jakich wiele. Używamy go. Jest, otwarte. I wejście do sypialni stoi otworem. Pyk. Wchodzimy. Jesteś w sypialni, na co wskazuje duże łoże z baldachimem. Panuje tu bardzo cenna atmosfera, jak przez mgłę widzisz olbrzymie lustro zajmujące dużą część jednej ze ścian. No, badamy łóżko. Wręcz kusi, ale ja się nie będę kładł, wiesz. I badamy lustro. Nic ciekawego. Przeważnie te przedmioty, które są nieciekawe, trzeba używać, wiesz. Lustro. Używamy. Ach, jaki jesteś piękny. Pyk! Nagle stało się coś niezwykłego. Przeniknąłeś przez taflę lustra. Znalazłeś się po drugiej stronie. O! Jesteś w mrocznym korytarzu. Widzisz tylko jedno wyjście prowadzące do dalszej części korytarza. Ze ściany wystaje dźwignia. I to jest pierwsza pułapka, gdzie umarłem, wiesz? Przełączyłem tą dźwignię i zapadło się i dead. Hiu, to trochę tak. Trochę tam niefajnie, nie? Idziemy w głąb. I znajdujesz się w drugiej części korytarza i przymocowany jest tu świecznik. Więc patrzymy na świecznik, nic ciekawego, używamy go jak to z nieciekawymi rzeczami. Otwarło się przejście po lewej stronie. Wchodzimy. Z
stoisz w bibliotece, na półkach leży mnóstwo książek. Możesz wyjść do korytarza, do komnaty obok i przez drzwi. Widzisz książki. Jakie to są książki? Powiem ci, że mam sentyment do bibliotek ostatnio. Tak? No to bardzo fajnie, wiem dlaczego. Książki przyrodnicze, hodowla ptaszników. No, raczej nam nie będzie potrzebna. Zbadajmy, jest tu coś jeszcze ciekawego? Drzwi. Są okute żelazem, a na okuciach są wygrawerowane kolejne runy. Są czymś zamknięte. No ale my nie mamy nic w ekwipunku, bo kluczyk już żeśmy używali do sypialni, więc on nam nie będzie tutaj zdatny. I tu był taki motyw, że ja nie wiedziałem, o co chodzi, wiesz. Kluczyk zostawiam. Gdyż, no, wydawało mi się, że wszystko zrobiłem i nie ma wyjścia, nie ma przejścia dalej. Bo tu można po tej bibliotece pochodzić, o. I tylko są ta biblioteka, nic ciekawego, ale... Tu zaś animacja, czy ktoś tu będzie, ale poczekajmy. Wróćmy się, bo tu trzeba, wiesz co zrobić, wrócić się znowu do świecznika. I jeszcze raz przekręcić świecznik. O matko. Ponownie pociągnąłeś za świecznik. Idziemy w lewo. I teraz jak zbadamy ten schowek. O, tam były zamknięte drzwi, nie? A teraz mamy schowek. Mhm. Czekaj, może ja się cofnę. Widzisz otworzony schowek, widzisz? To był ten sam opis, tylko w ścianie widzisz otworzony schowek, a tam było w ścianie widzisz zamknięte drzwi. Taki motyw. Dwa razy świecznik i no, ciężko byłoby na to wpaść. Używamy schowka. Nie możesz go zamknąć. Oto zbadamy schowek. Płaszcz. Bierzemy ten płaszcz. To jest kluczowy przedmiot tej gry. Ok. Co mamy w ekwipunku? Miecz, nóż, klana, kula, różdżka, konar, płaszcz. No, idziemy ze wszystkim. Tak jak mamy. Przyda się już. Idziemy przed siebie. Jesteś w małej i pustej komnacie, światło wpada tu przez mały otwór w suficie, możesz iść dwoma wyjściami. No dobra, pójdziemy w prawo, strażnik cię nie przepuści. No to co? Walczymy z nim, no. Energia 99, może przeżyjemy. Pięknie, sprzyjają bogowie. Nie ma żadnych zwłok? Nie da się, nic nie zostawił. No to możemy przejść w prawo. Wszedłeś do opustoszałego pomieszczenia. Możesz wyjść drzwiami lub wybrać między dwojgiem schodów. Prowadzą one do góry i do dołu i kolejny wałek. Na dół pójdziesz, umierasz od razu. Dobrze, że zapamiętałem. Chociaż może tam jeszcze jedna pułapka mnie załatwić. Więc idziemy na górę. Do komnaty. Wszedłeś do niedużego pomieszczenia. Możesz zejść po schodach. Czujesz powiew zimnego powietrza. Widzisz futro, chleb. No, energię mamy ta full. O, czyli ta walka ostatnio nic nam nie, tylko zmniejszyła. Nie zmniejszyła, bo właśnie chyba jednak zależy to od ilości broni posiadanej, wiesz, czyli nóż, konar i miecz powodują, że wymiatamy. Dobra, futro podniesiemy, nie masz wolnego miejsca. Co zostawiamy? Szklana kula, bo używaliśmy jej. Tak jest, okej. Okay. Bierzemy futro. Okazuje się, że podniosłeś futro i ukazało się wejście. No patrz. Jest zejście na dół. Dobrze mówię? Tak. Żebyśmy nie wykonali złego ruchu. Tylko, że to jest... Wiem. Tu. A, i tu na dół. Dobra. Stoisz po kolana w lodowatej wodzie w ciemnym kanale. Nad tobą widnieje otwór. Podobny widzisz kilka metrów dalej. I tu jest chyba kolejna pułapka. Jak pójdę w prawo, jest śmierć od razu. Nie jestem pewien, wiesz, tak na chybił trafił, idę na dół, dobra? Stoisz na kamiennej posadzce przy wejściu do kanału. Kręte schody wiodą do góry. Możesz iść też do komnaty obok. No co? Do góry, no to jest powrót. Idziemy do komnaty obok. Aha, bo jeszcze jest do góry powrót tam i jeszcze góra w suficie. Dobra, idziemy na razie tu, w lewo.
Jesteś w jakimś zamkniętym miejscu, jedyne wyjście prowadzi z powrotem nad kanał. Widzisz manuskrypt. No, sprawdzimy ten manuskrypt. Zaklęcia zawiera. No to jest drugi kluczowy przedmiot, powiem wam szczerze. Bierzemy go, nie mamy wolnego miejsca. Różdżka była użyta. I futro nam nie będzie potrzebne. Płaszcz się przyda, bo to jest kluczowy przedmiot. Zostawiamy futro. Zostawiamy różdżkę. I bierzemy manuskrypt. Tak jest. Wracamy z powrotem. I z manuskryptem musimy... Ja uprzedzę fakty. Jak dojdziemy do końca gry, jest ten czarodziej, którego mamy uwolnić. On nam powie, że potrzebne mu są dwa przedmioty. Płaszcz jego magiczny, który już mamy, oraz jego magiczna laska, której nie mamy. Do zdobycia magicznej laski jest potrzebny właśnie ten manuskrypt, więc moglibyśmy iść do niego i wracać, ale po co? Ja już to wiem. Po co sobie wydłużać? Pójdziemy od razu do biblioteki. Czyli tam, gdzie byliśmy i użyjemy manuskryptu w odpowiednim miejscu i pojawi się nam laska. Czekaj, żeby nie popełnić błędu. Stoisz pod kolana w lodowatej wodzie w ciemnym kanale, a tobą widnieje otwór, podobnie widzisz kilka metrów dalej. I tu w prawo była śmierć, tak? Chyba do góry. Dyskietka, powinno być dobrze. Wszedłeś do... I tu jest... w lewo, teraz pójdziemy. I tak, i tu była śmierć na dole chyba. Opustoszałe pomieszczenie, tak, w lewo. Mała, pusta komnata. Czekaj, tu się używał manuskrypt, sprawdzimy. Otwór w suficie, używamy manuskryptu, już nie pamiętam w której. Nie ma żadnego efektu. No to do biblioteki. O! Tu spróbujemy w bibliotece użyć manuskryptu. Odczytałeś zaklęcie! Drzwi się otworzyły! I możemy iść ukrytymi drzwiami w bibliotece, gdzie one się otwarły przed nami. Czy zbadaj drzwi, jak tu było? Drzwi. Zbadaj drzwi. Są otworzone. Dobra. Które te drzwi się otworzyły? Popatrzmy. W prawo? Nie. Czy do siebie? Przez drzwi, do korytarza, do komnaty. Przez drzwi. Jest. W pomieszczeniu tym znajdują się półki z książkami. Jest to być może pracownia Askara, czyli tego naszego wroga głównego. Wyjściem są drzwi, widzisz laskę książki. Zbadajmy sobie książki. Dotyczą czarnej magii, ale ich nie bierzemy. Chociaż pod książkami chyba coś będzie, wiesz? A zbadajmy sobie laskę, długa, zakończona rubinem. To może najpierw podnieśmy książki, albo użyjmy ich. Chociaż nie, może podnieśmy. Laskę nie ma żadnego efektu. Podnieśmy książki. Za książkami leży złoto. I tu jest wziąć też. Za książkami leży. Złoto się nam przyda. Nie masz wolnego miejsca, więc coś wywalamy. Miecz, konar, płaszcz. Manuskrypt został użyty. Wywalamy go. Bierzemy złoto. Ono się nam przyda. No i trzeba by wziąć laskę. Nie masz wolnego miejsca. Miecz, nóż, konar, płaszcz, książki, złoto. Książki tylko były na chwilę do wzięcia. Wyrzucamy. I bierzemy laskę. No i teraz mamy wszystkie przedmioty potrzebne, czyli płaszcz, laska, no i bronie, i trochę złota. Przyda się zawsze, nie? Dobra. Żeby nie wejść w pułapkę. Góra. I teraz gdzie to było? Do korytarza, do komnaty, tu chyba. Na prawo. Opustoszałe pomieszczenie tutaj, nie w dół, czyli do góry. Patrzysz, nagrywa się wszystko. Musimy wrócić do tego miejsca, gdzie był kanał. Czyli tu. Tak.
lodowata w prawo śmierć, lodowata woda, tak jest, przez wyjście, ok, jesteśmy, tak, tu chciałem dojść, w lewo było to pomieszczenie z manuskryptem, ale my nie byliśmy, o, tu, na górze, na wyższym poziomie. Jesteś na półpiętrze mrocznej wieży, schody prowadzą w górę i w dół. No to idziemy coraz wyżej, ale strażnik mnie nie przepuści. Więc damy mu złoto. W porządku, droga wolna. Masz tu na chipsy i kole. My do góry. Jest! Nasz czarodziej do uwolnienia. Znalazłeś się w miejscu, gdzie uwięziono twojego przyjaciela Daerona. Jest otoczony srebrnymi kratami. No to pogadajmy z nim. I tu by on nam powiedział, że nareszcie jesteś, teraz pomóż mi się stąd wydostać, musisz odnaleźć mój czarodziejski płaszcz i laskę, taką blondynkę fajną z dużym cycem. Nie? Nie to? Do dzieła, przyjacielu. Nie ta gra. Nie ta gra. No, a my już to mamy wszystko, więc co? Dajmy mu płaszcz, bo chce. Nareszcie odzyskałem swoją moc. Użyj teraz magicznej laski, a ja sprawię, że otworzy ona klatkę. No to co? Używamy laski. Delikatnie dotknąłeś laską zamka kraty. Zamek pękł pod wpływem mocy Daerona. Czarnoksiennik zabrał od ciebie laskę i wyszeptał nieznane zaklęcie. Nagle wszystko zawirowało, oślepił cię dziwny blask. Upadłeś na ziemię. Kiedy otworzyłeś oczy, spostrzegłeś, że nie znajdujesz się w zamku, ale stoisz na leśnej polanie. Ujrzałeś Daerona, który krzyknął: udało ci się, teraz obaj wrócimy do królestwa, czeka nas mnóstwo pracy, Barahirze. Gratulacje, Barahirze. Ukończyliśmy. No to powiem ci, że oczywiście ci gratuluję. W tych labiryntach, w tym zamczysku, to kurde, ja się pogubiłem. Pogubiłeś może, się. Może co innego jest, jak się samemu gra, to oczywiście tak. Pamiętasz, no, gdzie chodzisz. No bo to ty działasz. Zapamiętujesz metodą prób i błędów, jak ja tam grałem wczoraj, na przykład w sumie wyszło mi z 2,5 godziny, bo wszedłem dwa razy w nieodpowiednie miejsca, raz przełączyłem tą dźwignię z dupy, śmierci mnie spotkały, ale już pamiętałem, gdzie iść i tak zakodowałem sobie w głowie tą mapę, ale szczerze powiedziawszy, nieraz ta gra jest troszkę nieczytelna, przez to, że no może z jednej strony fajnie, że jest zejście na dół, do góry i oprócz tego róża wiatrów, a z drugiej powoduje nieraz taki zamiąch u gracza. No i szkoda, że kończy się tak, że... No jeszcze grafika powinna być jakaś taka końcowa. No nie ma jej. Niestety. Siedzą. Siedzą, grają w karty, barze, tak. W knajpie. Dokładnie. W karczmie. No, radość. A tu jest jakby... Może autorzy oczekiwali kontynuacji, tak mi się wydaje, bo tak jak się kończy, była kontynuacja jakaś w zanadrzu. I to mi się właśnie nie podoba w tej grze, że jej fabuła i całość jest wycięta z takiego kontekstu, że wątek wprowadzenie na dyskietce opisane na pudełku, a zakończenia nie ma, więc sama, jeżeli ktoś teraz gra w tą grę bez oryginału, to mówi, o co chodzi, jakiś Daeron, jakiś Askar, jakiś Barahir, kim oni są, co tu się dzieje, no tak. Kogo ja tam idę uwolnić, kumpla, przyjaciela, jakiś konflikt, którego nie znam. Fajny pomysł, fajne wykonanie pod względem tego, że całą grę obsługujemy joystickiem, to było nowością chyba w tamtych czasach. Bo nie wiem, czy mózg procesor tak miał? Nie, mózg procesor był... Miał komendy. Komendy i to go wyróżnia i ja powiem ci, że bardziej mi się to podoba. Mm-hmm. Tutaj by się przydała do obsługi myszka. Nie wiem, czy ta gra obsługuje myszkę, czy nie, ale myszką by było chyba fajnie. Co mi się podoba, a co nie? No fabuła, szczerze powiedziawszy, jest to sztampa zwykła, no najzwyklejsza sztampa fantasy. No ale wiadomo, to były początki polskich programistów, tych początki, no. Nie mieli zbyt dużego doświadczenia. Sama fabuła to jest przechodzenie po zamku i przełączanie dźwigni. No nie ukrywajmy, podnieść coś, co jest ukryte pod innym przedmiotem, przełącz dźwignię. No jakby się nie dało tutaj bardziej tych zależności zrobić takich, wiesz, że tych zagadek takich bardziej logicznych niektórych, że jakiś przedmiot konkretny coś daje w konkretnym miejscu, a tu wiesz, dźwignia, brama, klucz. Nie wiesz, o co chodzi. I tak jest, tak troszkę to się przez to wkrada taka monotonia. No wiadomo, jak wszystko wiemy, to gra nie jest długa, bo ale podobała mi się na tyle, że ponawiałem próby, więc nie jest z tą grą tak źle.
że ponawiałem jedną próbę, drugą. Ty dostawałeś wczoraj ode mnie SMS-y typu ja już kurr! Wyłączyłem telefon, żeby... No, czyli wciągnęło to mnie. Nie do końca twierdziłbym, że to jest jakiś hit, który mną pozamiatał, tak jak wtedy w prasie otwieram Secret Service, 100% grafika. Fajna, bardzo. Tu jeszcze jak mówisz o grafice, to ja powiem, że owszem, ona, to co jest, jest fajne, natomiast wiele rzeczy się dzieje tylko w opisie, tak, bez jakby odzwierciedlenia tego w samej grafice. Bo ty mi mówisz, że o, tu się otworzyło wyjście. Ja patrzę, gdzie to wyjście się otworzyło, na grafice tego nie ma. No właśnie, niektóre grafiki są do paru opisów. Jak na przykład tam jakiś kanał, czy jakieś pomieszczenie, to ono zmienia się tylko opis, a grafika zostaje ciągle ta sama, więc szkoda, jakby to było bardziej, no ale może to więcej pracy kosztowało twórców, dwóch autorów tylko, więc tu też trzeba przymknąć na to oko, ale jest to troszkę dezorientujące według mnie, bo tutaj wiesz, trzeba czytać i może pewnie trochę z naszych widzów w pewnym momencie się pogubiło, tak jak ja szukałem tego Konara, to nie wiedzieli, o co chodzi. Także nie wiem do końca, gdzie działa system tej walki, bo ja myślałem wczoraj, że jak mam miecz, to już jest najlepsza broń i nikt mi nie podskoczy, ale wystarczy, że wrzuciłem Konar i już mi chłop odebrał energię. A wczoraj, jak chodziłem z Konarem, z nożem i z mieczem, to mi nikt nie odebrał energii. Ale to nawet nie wiedziałeś, że to no nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że trzeba mieć Konar jeszcze, więc najprawdopodobniej nasz bohater jest jakimś sztukmistrzem walki, że wspiera się na Konarze, w zębach trzyma nóż i jeszcze uderza mieczem. Ale fajnie, że jakieś tam zależności są, jakieś takie delikatna, bardzo delikatna namiastka jakiegoś RPG. Wielu to było szumnie reklamowane jako pierwsza przygodowa gra RPG. A to tylko taka namiastka. Te zagadki mogły być ciekawsze. Mogłoby być to, no nie być takie wszystko sztampowe. Przekładnia, drzwi, klucz, skrzynia. No to tak, taki troszeczkę to jest trochę bardziej rozbudowany Tajemniczy zamek 2 od Sikora, bardziej rozbudowany, ale na tych samych zasadach, no, tylko że Sikor wiadomo, że amatorsko sobie naklepał w domu. To tam to jest typowo taką paragrafówką. Tak, ale właśnie takie zależności, że tam też tak sztampowo te zagadki są robione i tutaj ja tu spodziewałem się po Barahirze, wiesz, że on mnie sponiewiera w jakiś sposób, a on mnie tylko tak zauroczył. Na ocenę żółtą w Retrometrze ja bym dał jako grę dobrą. Ale nie to, że to był jakiś wielki przełom, a może ja też mam zbyt duże oczekiwania co do fabuł gier ośmiobitowych, wiesz, o co chodzi, bo człowiek dużo czyta w życiu, to chciałby, żeby to było też przeniesione tak bardziej, a przy takiej ilości grafiki to się nie da. No widzisz, a mnie jakoś to nie wciągnęło. Miałem oryginał w tamtych latach kupiony, pograłem troszeczkę z początku i jakoś odłożyłem na bok. Bo miałem cały czas przed oczami, bo to chyba była z tych tekstowych takich gier jedna z ostatnich, które nabyłem. Wcześniej miałem genialny mózg procesor, no i Sex Missia, równie genialna. Więc miałem te wzorce takie najlepszych gier i nagle się pojawiło to, no owszem, no grafika i tyle, z muzyką oczywiście. No i dałem sobie spokój. No widzisz. Utknąłem gdzieś, ja już nie pamiętam gdzie. Czyli zgadzasz się ze mną w pewnym stopniu, że to nie jest taki przełom, jak to było oceniane i reklamowane swego czasu. A ja specjalnie wziąłem Barahira, bo o Barahirze słyszałem najwięcej dobrego w recenzjach, bo tak jak mówię, 190, gdzie nie, Barahir, na forum wejdziesz, to debeściak totalny. A szczerze powiedziawszy, no ładnie zrobiony średniak. Sztampa fabularna. Niektóre na przykład opcje pokażę wam, które wydaje mi się mogłyby być, no dajmy na to koniec, to coś może teraz będzie jakaś, zobaczymy, strona tytułowa, no. Końcowa. Aha, no nie, ładuje się od nowa. Ładuje się od nowa. Więc ja oczekuję od gier, które mają w sobie, są określane tekstówkami bardziej niż przygodówkami, to oczekuję tej fabuły tekstowej na wyższym poziomie, no bo przełącz dźwignię, weź kluczyk i otwórz skrzynkę, to możemy napisać sobie, wiesz, w ciągu 2 godzin taką grę tekstową. Napiszemy? Lepszą. Na przykład, słuchajcie, no ta opcja, wezmę ten Konar, żeby to się uaktywniło. Po co do cholery robić do używania osobną ikonę, jak można by tak, ekwipunek. Mielibyśmy wszystko tak i tak on. I wybierasz to, co. I wybieram to, co chcę użyć z ekwipunku, a oprócz tego mam komendę wyjść, żeby wyjść z ekwipunku. A po co mi osobna ikonka do, w tym wypadku do używania? Jak mogłem robić to tutaj? Ja się często na tym myliłem, nie?
Ty zauważyłeś tą opcję, że ta twarz tutaj nam się uruchamia i rozmawia. Ja tego wczoraj nie zauważyłem i tak ci mówię, gdybym w tym pokoju ze strażnikiem nie nacisnął tu i tam się pokazało, że tam jest strażnik, który siedział i nic nie robił, chociaż wpatrywał we mnie wzrok, a ja mu opierdzieliłem, wiesz, sakwy i jedzenie mu wyjadłem z talerza, no to bym nie wiedział. I tak samo ja nie lubię w grach, nie jestem specjalistą wielkim od gier tekstowych, ale zawsze widzę śmierć z dupy, typu, że grasz pół godziny, 3/4 gry za tobą, a ty pójdziesz w prawo i nagle, albo w lewo, a tam są trzy takie opcje pod sam koniec. To jest perfidnie, dla mnie to jest perfidne wydłużanie rozgrywki. Taki, no, na szczęście miałem tyle motywacji, żeby to przechodzić jeszcze raz, ale nie jeden by tym ciepnął w kąt i powiedział nara. Więc ode mnie żółte światełko retrometru, klimacik fajny, graficznie, niektóre są graficzki bardzo klimatyczne, muzyka prześwietna, wyborna. Wiesz, nastolatek pewnie inaczej by tą grę odbierał, wiesz, tam dzieciak jakiś taki to, o ja ciebie, wiesz, fantasy, strażnicy, miecze, czary, ja. Ale to w tamtych latach to było. Tak, tak. Wiesz, obecnie to już chyba... No tylko, że w 93 to ja już też byłem starym koniem. No, ja jeszcze starszy. No, więc... Tutaj widzę, że graficznie, jeśli chodzi o strony graficznej, to są użyte tylko trzy kolory plus tło, czyli cztery, czyli to jest niekoniecznie, ale to tak może być, że to jest tryb graficzny faktycznie, a nie tekstowy, jeśli chodzi o tą górną część. No i tyle. Strzałka jest chyba tylko na sprite'ach zrobiona i koniec, ale to chyba nie chodzi o jakieś fajerwerki. Tylko o klimat. O klimat. A ten klimacik jest. To okienko z grafiką malutkie, no ale to chyba tak w większości gier na 8 bitów tak właśnie to wyglądało. No i słuchajcie, wy powiedzcie nam w komentarzach, czy te gry się w ogóle nadają do pokazywania. Bo my tak sobie eksperymentowaliśmy teraz, ale czy to się nadaje, czy jest sens, bo może to beznadziejnie się oglądać. Ja biorę to pod uwagę, że to nie są gry do naszego programu po prostu. Chociaż i tak pokażemy Sex Misję, czyli AD2044, gdyż tam pójdziemy na całość z naszym zachowaniem. Będziemy mogli wyjść na lubieżników. Ale wiesz co, bo ty nie grałeś chyba. Nie grałem. W tą grę. Ja ją dawno temu ukończyłem. Oczywiście całego przejścia nie pamiętam, bo to kto by to spamiętał. I teraz nie wiem, jak się umawiamy. Gramy na żywca przed widzami. Czyli ja mam nie trenować próbować. Nic. Czy chyba tak może będzie lepiej, nie wiesz? Będziemy wtedy wszystkie opcje sobie, wiesz, sprawdzać. Próbować. A to właśnie tam chodzi o te wszystkie smaczki, żeby je wyłapać. Wszystkie napisy, które są na ścianach. Bo one dodają uroku całej grze. To nie jest... Bo samo przejście, wiesz, bo to jest tak jak chyba tutaj troszeczkę też powiedziałeś, no tu nie będziemy szli, bo po co, żeby to skrócić rozgrywkę, to pójdziemy już tą drogą, którą znasz. A w tamtej grze właśnie o to chodzi, żeby wszystko dokładnie sobie badać, bo wszystkie elementy tam no coś znaczą. To one są wyciągnięte żywcem albo z filmu, albo nawiązują do tamtych czasów. I to w tej grze jest najlepsze. Ja chciałem podobnie zrobić z Barahirem, że my go weźmiemy, odpalimy i będziemy go przechodzić na przykład nie znając go, wiesz, o co chodzi. To byłoby ciekawsze zapewne, tylko że właśnie gdyby nie te śmierci z dupy, które tu występują, więc chciałem sobie sprawdzić, no i niestety występują, więc jakbyśmy tak poszli, no to katastrofa, gramy 30 minut i umieramy, później gramy następne 30 minut, umieramy. No i ta sprawa ze świecznikiem, no panowie, no... Dwa razy, tak? Dwa razy go trzeba było przekręcić. Ja tam przemierzyłem wszerz i wzdłuż tą okolicę, a tu trzeba było świecznik jeszcze raz zrobić to samo. Ciekawe, ale nie do końca. Powinna być jakaś podpowiedź gdzieś. Tak. Jakiś właśnie, jakiś rysunek na ścianie, że to coś z tym świecznikiem jeszcze raz. No, żeby zobacz na świecznik, bo świecznik obraca się dwa razy, napis na ścianie gdzieś, nie? No. Wtedy, wracam się i go jeszcze raz naciskam. A ja wtedy raz nacisnąłem, klucze, łaże, klucze, mówię, kuźwa. I musiałem odpalić solucję, no niestety byłem za głupi na to, żeby ten świecznik nacisnąć drugi raz. No dobra, dajcie wyraz w komentarzach, czy jest sens pokazywania jakichś władców ciemności, bodajże klątwy. Z tym, że tamte gry nie są takie tekstowe, to są przygodówki. Bardziej graficzne. Gdzie mamy bohatera, który nawet chodzi sobie. No to może je pokażemy. Możemy, tylko ja ostrzegam, że nie ukończyłem ich.
one są dla mnie... To gry te wychodziły w czasach, kiedy już Atarydą się tak nie zajmowałem i z przyjemnością je przejdę. Albo z nieprzyjemnością to się okaże. Chyba, że nie będziecie chcieli. Jak nie będziecie, piszcie, bo sobie. Darujemy sobie. Bo szczerze powiedziawszy, dla nas też ten odcinek jest dosyć taki monotonny troszkę i wymagający więcej gadania. Mi już zaschło, a czy dla was jest ciekawe oglądanie naszych ryjów patrzących się na tekst i słuchanie mojego gadania? Bo ja już teraz czytania. Wam wytłumaczę, dlaczego w czasie rozgrywki będzie tylko w pewnych momentach borsuk pokazany, jak gra. Bo ja sobie tutaj kiwałem już. No, a mi ślina już leciała. Miałem już zajady tutaj, na mnie się robiły. Słuchajcie, kawy mi się chce jak cholera. No. Zapraszamy na gramy, nie na gramy na gazie oczywiście też, ale na retro na gazie. www.retronagazie.eu. Tu właśnie. Najlepsza retro strona w polskich internetach o grach. A ja zapraszam na Larkadiusz, YouTube'owy kanał Debeściarski, mówię wam. Wszystko tam jest. No i co? Chyba kończymy. Kończymy. Prawda? Trzymajcie się, dobranoc. Na razie, pa. Cześć. Hej. Przedstawimy autorów, przedstawimy tego gościa, co zrobił muzykę. Avalon, autorzy, gościu od muzyki i jedziemy z koksem, bo to będzie długi odcinek. Oryginał będziesz ty pokazywał, czy ja mam pokazać? Że... Ty się pochwalisz, bo to twój, a ja będę czytał tą historyjkę, czy ty chcesz przeczytać. Nie mruga, czerwone, szumi. A to? Tu jest okej, nie mruga. Jak mruga, to źle, jak standby. Jak Larek mruga, to jest źle, bo wtedy ja go terroryzuję, wiecie, do nagrywania. Że Amiga, okulary, stare dziady. Ty, a może zamiast czytać, to dasz skan tego na środek i włączysz tą muzyczkę i sobie każdy przeczyta wprowadzenie. Co ty na to? Dobra. No to dawaj muzykę. Może tak być. A ja nie będę was wprowadzał w historię. Zgaszona. Przydałoby się krzesiwo. Cholera, ktoś dzwoni. To zostaw. Zostawiamy pauzę. A ty to wytniesz. Sobie. Trochę przyspieszę, wiesz, bo jak to będę w każdą komnatę omawiał, to będzie 2 godziny. No i co, to wytniesz? Jedziemy. Streaming jeszcze nie dzisiaj, ale już jutro. Dla was to już będzie po ptokach. Czekaj, nos. Łyk kawy. Dzisiaj nie ma kubka. Nie postarałeś się. Nie miałem gdzie schować. Kubki retro na gazie, gramy na gazie, przepraszam, do nabycia w sklepie retro na gazie. W cenach promocyjnych. Tak jest. Jeszcze nie ma ich, ale czekamy na nową dostawę. Dobra, jedziemy z koksem. I co, ja proponuję teraz się udać, bo już jest 5:00 zaraz, żeby nam tych schabów nie zjedli. Zadzwonię do babki, że za 15 minut.